Witam Państwa wszystkich na naszym comiesięcznym seminarium i witam oczywiście naszych wspaniałych gości, profesora Tadeusza Małyńskiego. Doktor, chciałam powiedzieć habilitowaną, zaraz niedługo miejmy nadzieję, habilitowaną doktor Agatę Malak, inżynier, doktor inżynier Agatę Malak Rasikowską. Dzisiaj temat całości wszystkich mechanizmów żywnościowych to jest właśnie ta problematyka, którą nasi szanowni goście ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przepraszam, się zajmują. I mam oczywiście ściągawkę dotyczącą takie krótkie bio, ale dosłownie za mało, tak? To jest kilka linii. Na pewno Państwo też znają już wcześniejszych. Tak, właśnie, znają już Państwo te osoby z innych wcześniejszych, czy z innych badań prezentowanych, czy z wcześniejszych publikacji, ale to jest ta oficjalna, to co dostałam jako oficjalne od autorów, więc króciutko. Więc króciutko o tym powiem. Tak jak już powiedziałam wcześniej, profesor Majewski i doktor Malek-Rawikowska pracują na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zainteresowania profesora dotyczą różnych aspektów trwałego rozwoju, czyli sustainable development, i dzisiaj też tego będzie dotyczyła też prezentacja, a także wpływu i zmian polityki rolnej na to, co się dzieje w sektorze rolnym, ale także szerzej w całym sektorze rolno-spożywczym. Także dr Malak-Rawikowska zajmuje się kwestiami wpływu polityki na sytuację w rolnictwie i szczególnie w sektorze mleczarskim. Dzięki właśnie tym zainteresowaniom mieliśmy, część z nas tutaj w Instytucie miała szansę współpracować zarówno z profesorem Majewskim, jak i z dr Malak-Rawikowską i w różnych ciekawych projektach. Ja bym chciała też dodać tutaj, nasi goście nie wspomnieli o tym, że działają, oprócz tego, że działają bardzo aktywnie i w Europejskim Stowarzyszeniu Ekonomistów Rolnych, to także w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Zarządzania w Gospodarstwach, IFMA, International Farm Management Association. Także i tu przy okazji pozwolę sobie o tym też powiedzieć, bo w przyszłym roku będzie kongres Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych w Pradze i tam będą mieli Państwo szansę na pewno spotkać zarówno profesora, jak i Agatę. Mówię o tym, żeby też Państwa zachęcić, żeby też Państwo pomyśleli już o tym, że trzeba będzie niedługo składać teksty, żeby w sierpniu, tak, przyszłego roku, żeby móc też spotkać naszych gości na tym kongresie, bo są zawsze, tak? Bo są zawsze, tak? I można przedyskutować też te tematy. Nie będę więcej tutaj zrobiła dłuższego wstępu. Pozwolę, daję teraz głos naszym gościom. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Z wielką przyjemnością przedstawimy część wyników z badań, jakie prowadzimy w ramach projektu Horyzont 2020, który właśnie dotyczy, potroszę, spraw związanych z trwałym rozwojem, sustainable development, jak i polityką rolną, ponieważ krótkie łańcuchy podaży, które tutaj w tytule są umieszczone, są już przedmiotem też zainteresowań polityki rolnej Unii Europejskiej. Proszę Państwa, więc na wstępie tutaj pan profesor Wilkin uważnym okiem zauważył, że słowo trwałość może się odnosić do przechowywania żywności. My oczywiście tu mówimy o trwałości krótkich łańcuchów dystrybucji, podaży żywności w znaczeniu sustainability. No, dla niektórych przynajmniej z Państwa to jest wiadome, że ja bardzo jestem wrogi określeniu, które się w Polsce przyjęło, zrównoważony rozwój. To uważam za bardzo nieszczęśliwe, mylnie interpretowane wielokrotnie. Trwały rozwój też nie jest idealny.
w zasadzie jestem zdania, że należałoby używać angielskiego sustainable development. Natomiast wydaje się, jest bliższe sensowi tej koncepcji. Także pozwólcie Państwo, my będziemy używamy określenia trwały rozwój, trwałość i tego dotyczy nasza prezentacja. Otóż projekt, w którym uczestniczymy, ma akronim Strength to Food. Jest to 5-letni projekt, wyjątkowo długi, w ramach programu Horyzont 2020. Jest to projekt duży, uczestniczy w nim 34 partnerów. Oprócz krajów europejskich jeszcze Norwegia, Serbia, Wietnam i Tajlandia. W Polsce my uczestniczymy w kilku pakietach roboczych. Oprócz SGGW również w jednym z tych pakietów uczestniczy Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania europejskich systemów jakości żywności. Przede wszystkim i stymulowanie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw. W projekcie mowa o tych łańcuchach, o systemach certyfikowanych produktów chronionej nazwy pochodzenia, chronionego znaczenia geograficznego i tradycyjnych gwarantowanych specjalności i produktów rolnictwa ekologicznego. A jednym z obszarów zainteresowań są właśnie krótkie łańcuchy dostaw. W pakiecie roboczym, w którym analizujemy te łańcuchy, jednym z podstawowych, dwóch głównych celów jest właśnie ocena społecznej, środowiskowej, ekonomicznej trwałości sustainability krótkich łańcuchów dostaw. Naszym zadaniem było dokonanie oceny ilościowej, natomiast też w naszej prezentacji jeden slajd będzie dotyczył oceny jakościowej, która była jak gdyby drugą odnogą tego pakietu roboczego. Krótkie łańcuchy żywnościowe czy łańcuchy dostaw są, można powiedzieć, ostatnio modne z różnych powodów. W debacie publicznej wynika to z tego, że jest moda na zdrowe odżywianie, a produkty dostarczane konsumentom w ramach tych krótkich łańcuchów często uznawane są przez tychże konsumentów jako zdrowsze. Różne są powody, dla których konsumenci cenią sobie krótkie łańcuchy. Skoro się interesują konsumenci, to interesują się też najczęściej, taki jest ciąg logiczny wydarzeń, politycy. A zatem jest to również przedmiot zainteresowań wspólnej polityki rolnej na obszarze Unii Europejskiej. Między innymi ze względu na to, że promuje się lokalne systemy żywnościowe, krótkie łańcuchy dostaw na obszarach lokalnych, po to, żeby z założeniem takim, że to wzmacnia ekonomikę tych obszarów. No i wreszcie trafia tematyka do dyskusji naukowej. Jest na ten temat już sporo opracowań, no i dokładamy nasze wyniki. Krótkie łańcuchy dostaw zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o łańcuchu, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów występujących w tym łańcuchu, bliskie stosunki geograficzne, a więc między innymi zaopatrzenie lokalne i relacje społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. Jest to punkt wyjścia do naszych analiz i jednocześnie są to kryteria, które uwzględniamy w definiowaniu krótkich łańcuchów podaży. A zatem krótkie łańcuchy rozumiemy jako takie, w których występuje minimalna liczba pośredników, praktycznie maksimum jeden pośrednik, a więc albo bezpośrednie dostawy do konsumenta, albo z udziałem jednego tylko pośrednika.
I to w zasadzie był podstawowy, było podstawowe jedyne kryterium, jakie zastosowaliśmy w naszych badaniach. Natomiast w literaturze, w praktyce wymienić można trzy takie kryteria. Bliskość fizyczną w sensie odległości. Niektórzy próbują określać odległość w kilometrach, typu 50 km, w Stanach Zjednoczonych to będzie 400 km. Bliskość organizacyjna, czyli mierzona liczbą ogniw między producentem żywności a konsumentem. I wreszcie, wydaje się, nabierająca coraz większego znaczenia, bliskość społeczna dotycząca relacji z konsumentów z producentami, relacji między konsumentami żywności. To tyle z mojej strony. Mam przywilej taki, że z racji wieku i starszeństwa mogę już sobie odpocząć. Dobrze. Proszę Państwa, parę słów o pewnym wyjściu do naszych badań i pewnych hipotezach, które żeśmy sobie założyli, próbując ocenić tą trwałość. Może na wstępie powiem, że badania, które profesor i definicje, które profesor raczył przytoczyć na początku, one wynikają głównie z badań jakościowych. Tak naprawdę do tej pory nie ma badań ilościowych dotyczących oceny trwałości krótkich łańcuchów i tutaj właśnie naszym wyzwaniem, można powiedzieć, było to, żeby spróbować właśnie po pierwsze znaleźć pewne miary, które tej ocenie będą mogły posłużyć. No i oczywiście wskazać, czy udowodnić, czy też może obalić pewne ogólne stwierdzenia, które funkcjonują w literaturze. I tak właśnie niektóre z tych twierdzeń właśnie odnośnie różnych filarów właśnie trwałego rozwoju czy tych, oceny trwałości tych łańcuchów, to jest to, że te łańcuchy są właśnie bardziej przyjazne dla środowiska. Mówi się o tym, że te systemy lokalne, skracanie drogi żywności od konsumenta do producenta jest przyjazne dla środowiska. To i kilka pozycji literatury na to też wskazuje. Z drugiej strony mówi się o tym, że te łańcuchy są bardziej właśnie społecznie trwałe, bardziej budowane na zaufaniu, uczciwych, osobistych relacjach i solidarności pomiędzy konsumentem a producentem. I odnośnie tego aspektu ekonomicznego, tutaj wskazuje się na to, że one są bardziej trwałe ekonomicznie, czyli przynoszą większą wartość dodaną dla rolników niż łańcuchy długie. Stąd też postawiliśmy sobie takie trzy, można powiedzieć, hipotezy, które wynikają wprost z tych badań jakościowych przeprowadzonych, które żeśmy jakby w literaturze odnaleźli. Po pierwsze, chcieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście te krótkie łańcuchy są bardziej przyjazne środowisku, są bardziej trwałe ekologicznie niż długie łańcuchy. Dalej, czy one są bardziej trwałe społecznie, czy bardziej przyjazne społeczeństwu. No i oczywiście też, czy kreują rzeczywiście dla rolników wyższą wartość dodaną, wyższą ekonomiczne korzyści. Z tymi hipotezami spróbowaliśmy się zmierzyć poprzez właśnie badania ilościowe, których właśnie celem było ocena ilościowa za pomocą pewnego pakietu wskaźników, porównanie tej trwałości społecznej, ekonomicznej i ekologicznej do łańcuchów długich. Czyli naszym punktem odniesienia, już mówię po angielsku benchmark, były łańcuchy długie, rozumiane jako te, w których występuje wielu pośredników. Tutaj głównie opieraliśmy się na łańcuchu, który na końcu ma sieć hipermarket, dostawy do sieci. Badania, które robiliśmy, prowadziliśmy w gospodarstwach w siedmiu krajach w sumie, w Polsce, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, na Węgrzech, a także tutaj nam koledzy zrobili
zrobili niespodziankę z Wietnamu, którzy nie byli wskazani jako obowiązkowe badania prowadzone tam, ale jak byli wolontariuszami i sami przeprowadzili badania również w Wietnamie. One są bardzo ciekawe. Także te badania obejmują w sumie te kraje. Badaliśmy w sumie 208 gospodarstw. I razem zebraliśmy prawie 500 łańcuchów podaży różnych, teraz powiem szczegółowo jakich, i to jest nasza próba badawcza. Do tych badań wykorzystywaliśmy arkusz Excela, taki bardzo obszerny, samokalkulujący się arkusz, który sprawiał ogromne kłopoty osobom, które te dane zbierały, natomiast później wydaje nam się, że wyniki, które żeśmy zebrali, są dosyć rzetelne. Jeśli chodzi o pewną typologię, ponieważ łańcuchów krótkich i długich jest bardzo wiele. Również typologii dostępnych w literaturze jest i tych podziałów łańcuchów jest kilka. My tutaj głównie rozdzieliliśmy łańcuchy pod kątem tego kryterium dotyczącego liczby pośredników. I tak, łańcuchy krótkie są to te, w których konsument i producent są bezpośrednio jakby powiązani, nie ma pośrednika między nimi, lub też jeden przykład sprzedaży do detalu, gdzie rolnicy dostarczają do sklepu i ten sklep sprzedaje bezpośrednio konsumentom, czyli mamy maksymalnie jednego pośrednika. Czyli tutaj mamy to kryterium, uwzględnione kryterium społeczne i kryterium organizacyjne łańcucha. Zrezygnowaliśmy tutaj, może powiem o tym kryterium geograficznym, gdyż z naszych obserwacji wynika, że łańcuchy krótkie, tak naprawdę one geograficznie są tak bardzo zróżnicowane. Czasami rolnicy bezpośrednio wysyłają towar do miasta, do konsumenta wożą, przemierzając bardzo duże odległości, i ten konsument tak naprawdę odsuwa się bardzo od tych rolników. Produkcja żywności odbywa się gdzieś na terenach wiejskich, konsumpcja tego typu żywności, można powiedzieć z wartością dodaną, odbywa się w miastach, i dlatego to kryterium, czy byśmy zawsze mielibyśmy też problem, prawda, czy to jest 50 km, 20 km, to jest lokalny, prawda, wymiar w Polsce, a w Wietnamie, a w Francji, czy w małych państwach. W związku z tym to kryterium geograficzne żeśmy tutaj pominęli. Jeśli chodzi o łańcuchy krótkie, to tylko przytoczę krótko. Pick your own to jest taki łańcuch, można powiedzieć, rzadko spotykany u nas, częściej w krajach zachodnich, gdzie sami konsumenci przyjeżdżają do gospodarstwa i sobie zbierają produkty, truskawki, jabłka i wyceniają lub też płacą, zostawiają pieniądze na stoliku, czy też ktoś jest do obsługi tego. Sprzedaż bezpośrednia w różnych wariantach, sprzedaż w gospodarstwie, przez internet, dostawę do konsumenta przez rolnika, czy też na targowiskach przez rolników. I sprzedaż do detalu. Jeśli chodzi o łańcuchy długie, które żeśmy tutaj pogrupowali, to jest sprzedaż z gospodarstwa do pośredników, dalej do hurtowni lub na rynku hurtowym, sprzedaż do sieci supermarketów, z tym, że tam mamy tutaj dużo, wielu pośredników, nie tylko jednego, no i sprzedaż do przetwórstwa. Pod tymi kategoriami mieszczą się jeszcze inne odstające obserwacje, które czasami wynikały z różnych rozwiązań biznesowych. Myśmy tutaj patrzyli głównie na łańcuchy, które są najbardziej typowe. To jest też ciekawy slajd, który pokazuje, jaką drogę i kto przemierza drogę, aby ten produkt kupić. W tych dwóch pierwszych kategoriach mamy dwa łańcuchy sprzedaży bezpośredniej. To konsument przyjeżdża do gospodarstwa, gdzie zbiera sobie sam lub kupuje produkt. W łańcuchu, gdzie mamy sprzedaż bezpośrednią przez internet lub dostawę do konsumenta, to rolnik przemierza tą całą drogę. O tym mówię, ponieważ te różnice później będą wpływać na wyniki, które żeśmy osiągnęli w przypadku tych ekologicznych wskaźników. No i mamy też łańcuchy, gdzie tą drogę po części przemierza konsument i po części przemierza producent z różnym udziałem tego producenta i konsumenta. Jakie metody, jakie miary żeśmy zastosowali do oceny tej trwałości? Mamy tutaj kilka wskaźników. Szczegółowo za chwilę o tym powiem. Po pierwsze, w wskaźnikach ekonomicznych mówiliśmy o premii cenowej, wartości dodanej w łańcuchu i pracochłonności produkcji. Za chwilę powiem, jak to się liczyło. Jeśli chodzi o wskaźniki społeczne,
Tutaj mamy wskaźnik gender equality, równość płci i próbowaliśmy również ocenić taką trochę, my mówimy, to jest siła przetargowa, aczkolwiek była to taka miara, która tą siłę w różnych wymiarach mierzyła. No i mamy również pewną subiektywną ocenę łańcucha przez producentów. Jeśli chodzi o wskaźniki środowiskowe, to tutaj mamy dwa takie najbardziej typowe, ślad węglowy, czyli carbon footprint i food miles, czyli droga produktu do konsumenta. Kilka szczegółów o tych właśnie wskaźnikach. Premia cenowa. Tutaj odnosiliśmy cenę uzyskiwaną przez rolnika przy sprzedaży do poszczególnych łańcuchów do ceny średniej w regionie uzyskiwaną przez rolników przy sprzedaży do łańcuchów długich, w tym przypadku do sieci hipermarketów. To była cena Farmgate, czyli na poziomie gospodarstwa. Ale żeby jeszcze ująć jeden element, który jest dosyć ważny, a mianowicie koszty przygotowania sprzedaży, które wydają się być większe w przypadku krótkich łańcuchów, policzyliśmy taki wskaźnik, który mówi o wartości dodanej w łańcuchu, gdzie od tej ceny, którą rolnik uzyskuje, odjęliśmy jeszcze koszty pakowania i przygotowania sprzedaży i transportu, jeżeli ten transport na przykład wymagał nakładów pracy, prawda? Czyli czas pracy, stania na targowisku kilku godzin, których wymagał krótki łańcuch, tutaj został też wyceniony i odjęty. I tak powstała wartość dodana w łańcuchu. No i pracochłonność produkcji, czyli czas pracy przepracowany, przeznaczony na sprzedaż w danym kanale. Przeliczeniu na kilogram. Jeśli chodzi o wskaźniki środowiskowe, tutaj mamy dwa wskaźniki, jak wspomniałam, food miles, który wyraża drogę produktu od producenta do konsumenta. Nie jest to takie proste, żeby ją policzyć. Tutaj stosuje się różne współczynniki, takie czy konsument przejeżdża przy okazji, czy jedzie specjalnie kupić dany produkt, czy też jedzie w drogę powrotną, jakby pokonuje, czy też nie, ale także jaki jest udział danego produktu w całkowitych zakupach kupionych przez konsumenta. Tutaj bazowaliśmy też trochę na badaniach jakościowych, które robiliśmy w różnych kanałach. No i carbon footprint, czyli emisja dwutlenku węgla, ona w głównej mierze zależy od tej drogi, czy od food miles, ale także od środków transportu, które są używane do przemieszczania się produktu, czy to są właśnie samochody osobowe, czy to są większe jakieś jednostki w przypadku transportu już do długich kanałów. I wskaźniki społeczne, równość płci, czyli jest to udział godzin przepracowanych przez kobiety w różnych kanałach sprzedaży. Przede wszystkim bazowaliśmy tutaj na różnicy w przygotowaniu do sprzedaży i sprzedaży, ponieważ zakładaliśmy, że rolnik przygotowuje produkcję do różnych kanałów w ten sam sposób. Także ten element produkcji został tutaj zupełnie pominięty, tylko patrzyliśmy, jaka jest różnica pomiędzy sprzedażą w różnych kanałach pod kątem nakładów pracy i nakładów środków na przykład na pakowanie, przygotowanie sprzedaży. W tym przypadku są to nakłady pracy kobiet. No i tutaj mamy te dwie nasze miary społeczne, składające się z różnych parametrów. Może powiem krótko, dlatego że one są dosyć istotne później przy interpretacji. Jeśli chodzi o tą ogólną ocenę atrakcyjności danego kanału, pytaliśmy się o ocenę w skali Likerta od 1 do 5, jak oceniają pod kątem różnych parametrów właśnie te łańcuchy i te parametry macie Państwo wyświetlone. Czyli tutaj patrzyliśmy na ocenę cen osiąganych, możliwości sprzedaży dużych ilości, poziomu pracochłonności procesu, możliwości zawierania umów długoterminowych, regularnych, pewnych płatności i ogólny poziom zadowolenia, czy rolnicy po prostu lubią sprzedawać w tych łańcuchach. Jeśli chodzi o tą ocenę pozycji w łańcuchu, można powiedzieć siłę przetargową, aczkolwiek nie jest to do końca miara siły. Natomiast patrzyliśmy tutaj na relacje z wszystkimi jakby stronami tych transakcji, czyli rolników względem siebie, rolników z konsumentami, z dostawcami, czy z odbiorcami w różnych łańcuchach i z konsumentem.
była ta też ocena punktowa. I teraz jeśli chodzi o już wyniki, bazowaliśmy tutaj na tej bazie 486 różnych łańcuchów i mieliśmy bardzo różne produkty analizowane. Grupa owoców, warzyw była bardzo różnorodna, ale mieliśmy także owoce morza i sery, czy produkty przetworzone, takie jak mięso i miody. Inne jeszcze. I tutaj co ciekawe, można powiedzieć, jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, to jeśli chodzi o udział, jeśli chodzi o volume, tak, czyli o wielkość sprzedaży w poszczególnych łańcuchach, to rzeczywiście rolnicy jedynie w 30% sprzedają ilościowo, tak, produkcję poprzez krótkie kanały. Natomiast w przypadku długich jest to 50%, 17% było do przetwórstwa. Natomiast jeśli chodzi o uczestnictwo w liczbie różnych rodzajów krótkich łańcuchów czy w długich, to tutaj rolnicy w 65%, 65% tych łańcuchów, które żeśmy zebrali, z wszystkich tych naszych gospodarstw, to było uczestnictwo właśnie w krótkich łańcuchach sprzedaży. I tu pokażę taki przykład. Z naszych w sumie 208 rolników, 115 sprzedawało bezpośrednio konsumentom w gospodarstwie. Także właściwie każdy rolnik prawie uczestniczył w naszej próbie w krótkich łańcuchach i w długich. Rzadko zdarzyło się tak, że rolnik był jakby skoncentrowany wyłącznie na jakimś jednym kanale sprzedaży. Tutaj obserwowaliśmy tą dywersyfikację kanałów sprzedaży. To też jest ciekawą, myślę, dla nas obserwacją. Jeśli chodzi o nasze wyniki, już przechodząc do tego, co nam wyszło z tych naszych obliczeń, oczywiście tutaj my prezentujemy takie najbardziej ogólne, bez już wchodzenia w szczegóły, bo zajęłoby nam to bardzo długo. Jest to też obszerny materiał, nie do końca jeszcze żeśmy zdążyli go przeanalizować, bo właściwie w marcu żeśmy kończyli nasze badania. I rzeczywiście, jeśli chodzi o tą ekonomiczną trwałość, te obydwa wskaźniki, które mówiły o premii cenowej i wartości dodanej w łańcuchu dla łańcuchów krótkich, były dużo wyższe niż w łańcuchach długich. Tutaj widać rzeczywiście, że rolnicy uzyskują zarówno po odjęciu tych kosztów przygotowania i czasu pracy w łańcuchach krótkich, to ta wartość dodana w łańcuchu również wynosiła więcej niż w sprzedaży do łańcuchów długich. Tego, żeśmy się spodziewali, właściwie tak myśleliśmy, że w przeliczeniu na gospodarstwo tak będzie. Natomiast jeśli chodzi o wskaźniki społeczne, tutaj jeśli chodzi o pracochłonność produkcji, myśmy tutaj tak, może Państwo też zauważyli, najpierw mówiliśmy, że jest to wskaźnik ekonomiczne, później mówimy, że społeczne, to zależy jak się na to spojrzeć, prawda? Pracochłonność w tym przypadku bardziej chodzi o wykorzystanie zasobów pracy. Rzeczywiście widzimy, że te łańcuchy krótkie są bardziej pracochłonne w przeliczeniu na jednostkę produkcji. No i to wynika też z większych nakładów, chociażby takich na pakowanie czy na sprzedaż. Jeśli chodzi o równość płci, czy ten gender equality, rzeczywiście nieco więcej kobiet obsługuje sprzedaż w tych łańcuchach niż w łańcuchach długich. Tu mamy 30% ogólnych nakładów pracy na przygotowanie i sprzedaż jest realizowanych przez kobiety. W łańcuchach długich 25% średnio. Oczywiście są tutaj różnice pomiędzy różnymi kanałami, ale tutaj nie wchodzimy w te niuanse, bo tutaj byśmy mogli dużo czasu spędzić. I dwa ostatnie, poczucie siły, czyli bargaining power, jest rzeczywiście większe w łańcuchach krótkich. Tutaj średnio nam wychodzi około 4 w skali Likerta, czyli rzeczywiście rolnicy czują większą siłę, wpływ na różne parametry tych transakcji. I tutaj widać, że dużo niżej oceniane są te łańcuchy, w których jest jakiś pośrednik. Tak? Nawet w krótkich łańcuchach mamy łańcuch C, gdzie mamy sprzedaż do sklepu. Tutaj to jest najniżej oceniany pod kątem parametrów poczucia tej siły w łańcuchu. Natomiast ten drugi parametr, czyli ocena atrakcyjności łańcucha ogólnie mówiąc, tutaj wyszły nam te wyniki bardzo zbliżone, jeśli chodzi o średnią. Tutaj ta średnia jest na końcu, zobaczcie Państwo, podana. Natomiast trochę żeśmy
być może wchodząc w szczegóły widzimy pewne różnice. Natomiast dlatego, że poszczególne jakby parametry pomiaru tego wskaźnika znoszą się nawzajem. I dlatego tak nam wyszło, no, żeśmy nie byli tego świadomi na początku, chociażby można spojrzeć tak, że rolnicy cenią sobie bardziej lepsze ceny w krótkich łańcuchach, no i regularne płatności, gdzie konsument przychodzi, płaci od zaraz. Tak? Natomiast w przypadku sprzedaży z pośrednikiem, tam już ta płatność nie następuje tak szybko. Ale na przykład jeśli chodzi o możliwość sprzedaży większych ilości, no to są długie łańcuchy, tu przeważają, no i na przykład długoterminowe relacje również lepiej są oceniane w przypadku łańcuchów długich. No i też mamy duże zróżnicowanie pomiędzy tymi łańcuchami, w zależności od tego właśnie, gdzie ten łańcuch jest, gdzie się sprzedaje. Tutaj może też warto przytoczyć inne badania, które jeśli chodzi o te wyniki społeczne, nam prowadziliśmy jakby równolegle do tych badań ilościowych. To są badania jakościowe. Tutaj celowo trochę odchodzimy, ale jest to dosyć ważny aspekt tego funkcjonowania tych krótkich łańcuchów, te aspekty społeczne. I o ile w tych badaniach ilościowych mówiliśmy głównie o perspektywie właściwie producenta, to tutaj chciałam pokazać, na tym jednym slajdzie chcieliśmy pokazać perspektywę konsumenta. Robiliśmy badania w Polsce, w tym przypadku tutaj są na dwóch targowiskach. I co dla konsumenta było ważne, dlaczego ten konsument przyszedł i kupował na tych targowiskach, a nie w supermarkecie. I tutaj przede wszystkim na pierwszy plan wychodzą dwie rzeczy, a mianowicie pewne społeczne aspekty, czyli zaufanie do producentów i to, że sprzedają oni zdrową, lepszą, świeższą żywność. I druga rzecz, która jest ważna, a mianowicie bardzo wiele osób mówiło nam, że to jest dla nich forma pewnego spędzania czasu i rozmawiania sobie z ludźmi. Oni sobie przychodzą na to targowisko, porozmawiają, spotkają znajomych, producentów, z którymi współpracują od wielu lat i kupują od nich od 30 czy 20 lat. I te aspekty społeczne tutaj są bardzo mocno podkreślane i to właśnie nie ekonomiczne, czy oni nie myślą, że jest taniej, bo oni wiedzą, że w Biedronce czy gdzieś w Lidlu mogą kupić taniej produkt żywnościowy, natomiast głównie tutaj te aspekty społeczne są podkreślane przez konsumentów, co też ze strony producenta nam tutaj wyszło. Ostatni obszar trwałości, który żeśmy oceniali, najbardziej wydaje nam się kontrowersyjny. Tutaj, jak przypominam, w literaturze było postrzeganie tych krótkich łańcuchów jako bardziej eko. Tak? Wszyscy by chcieli, żeby one były bardziej eko, natomiast niestety to, co nam wyszło i żeśmy się tego trochę spodziewali na logikę biorąc, że zarówno ślad węglowy, jak i odległość, którą pokonuje produkt w przeliczeniu na kilogram jest większa w przypadku krótkich łańcuchów niż długich. I tutaj jest to dosyć proste wytłumaczenie, ale za chwilę Państwu pokażę, gdzie mamy największy ślad węglowy i największą emisję. Tam, gdzie jedzie konsument swoim własnym samochodem kupić kilogram jabłek i 5 kilogramów ziemniaków i pokonuje długą trasę. Tam, gdzie mamy długie łańcuchy, to po pierwsze udział konsumenta, który przyjeżdża tylko do sklepu, zazwyczaj gdzieś blisko, jest niewielki, a transport na duże odległości odbywa się w bardzo efektywnych środkach transportu, gdzie to są duże ciężarówki, te dostawy są optymalizowane pod kątem jakby przewożonych towarów, nigdy zazwyczaj nie wracają puste, tak? Więc tutaj ten ślad węglowy czy emisja, mówię o emisji na kilogram, bo nie mówimy tutaj o skali sprzedaży, bo to jest logiczne, że jeżeli więcej sprzedajemy, tam ta emisja będzie większa. Także tutaj to jest ciekawe. I też możecie Państwo zobaczyć, jaki jest udział konsumenta w różnych kanałach sprzedaży właśnie w tej emisji. Żółty jest to udział konsumenta, zielony jest to udział producenta w różnych kanałach sprzedaży i nawet sprzedaż do długiego łańcucha
w 60% udział tej emisji jest generowany przez konsumentów. Nawet jeżeli ten towar, bardzo wiele kilogramów, nie wiem, setki, tysiące kilogramów jest transportowany efektywnym transportem, to później konsument przyjeżdżając do tego supermarketu setki razy, żeby po 2 kilogramy czegoś kupić, generuje bardzo dużą emisję CO2. Nawet w długich łańcuchach ten konsument tutaj jest dosyć znaczny. Ogólnie takie podsumowanie, dosłownie dwa słowa. To, co żeśmy uznali za ciekawe, że rolnicy dywersyfikują sprzedaż między różnymi kanałami, zarówno krótkimi, jak i długimi. Czyli można powiedzieć, że mamy taką hybridity, myśmy to nazywali, taką właśnie różnorodność sprzedaży kanału, w różnych kanałach sprzedaży. No i właśnie nasze trzy hipotezy mówiące o tym, że one są trwałe we wszystkich aspektach, no one zostały częściowo potwierdzone. Owszem, ekonomicznie tak, społecznie również, chociaż tutaj ta ocena była różna w różnych parametrach. Natomiast jeśli chodzi o te aspekty środowiskowe, w przypadku naszej oceny były one tutaj mniej korzystne dla krótkich kanałów sprzedaży niż dla długich kanałów. No i na końcu pozwoliliśmy sobie zadać takie pewne pytania, być może będą też pytania z sali, ale też do dyskusji trochę. Czy jest to pewna chwilowa moda, renesans tego, co kiedyś już było i odkrywamy to na nowo, czy też jest to pewien trwały trend, który będzie dalej uczestniczył naszemu codziennemu życiu przez wiele lat. Jak tutaj ten czynnik bliskości społecznej wpływa i będzie wpływał na te relacje? No i czy te łańcuchy, tak jak się od nich oczekuje, między innymi wspierając w ramach polityki rolnej rozwój tego typu inicjatyw, rzeczywiście wpływają na lokalne gospodarki? Czy są one w stanie w ogóle wpłynąć na to, co się dzieje lokalnie w społecznościach lokalnych w rolnictwie i terenach wiejskich? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo naszym referentom, prelegentom. Chciałabym teraz otworzyć dyskusję. Wydaje mi się, że prezentacja była dość krótka, bardzo skondensowana, jeśli mogę tak powiedzieć, ale część z nas zajmuje się podobnymi tematami i myślę, że to, co szczególnie jest tutaj warte i ciekawe dla naszego instytutu, też dla naszych gości, a mianowicie pokazanie różnych właśnie aspektów produkcji żywności, i myślę, że to będzie tym ciekawsze dla nas, dla ekonomistów, jak i socjologów, bo będziemy mogli spojrzeć i przedyskutować te kwestie właśnie pod różnym kątem. Zachęcam Państwa właśnie do próby odpowiedzi na te pytania, czy do stawiania własnych pytań, do pewnych komentarzy. Pozwolę sobie zebrać po trzy głosy i potem będziemy mieli odpowiedzi i kolejne pytania. Kto jest chętny? Pani profesor Żyska, doktor Gilewicz i doktor Śpiewak w pierwszej grupie. Bardzo proszę. Ja mam takie bardzo ogólne refleksje, to znaczy to, co było w punkcie wyjścia, mianowicie no i słusznie w projekcie właśnie unijnym uwzględnienie definicji czy zaczerpniętej z rozporządzeń Parlamentu Europejskiego. Ale taka właśnie moja ogólniejsza refleksja, pytanie, czy nie powinniśmy wykazywać większej czujności jako naukowcy przy takiej implementacji, korzystaniu z urzędniczych, prawda, definicji, określeń, transponując je bezpośrednio w swoją praktykę badawczą. To znaczy, że powinniśmy no, zawsze zwracać uwagę, czy język urzędniczy nie staje się naukowym, ponieważ no, to są dwie różne jednak rzeczywistości. Druga to tutaj spora część właśnie prezentacji w języku angielskim. Przypomniał mi się apel czołowych intelektualistów francuskich z lat 90. Finkielkreuta, Regisa Debre i innych, którzy twierdzili, apelowali o to, aby na terenie Francji konferencje, spotkania naukowe odbywały się w języku francuskim. No więc czekam, kiedy intelektualiści polscy również przejawią, no zwłaszcza w perspektywie Brexitu, no to kurczowe trzymanie się angielszczyzny może nam
nie wyjść na dobre. I trzecia moja ogólna uwaga, oczywiście te pytania końcowe troszeczkę łagodzą wymowę całej prezentacji, to znaczy być może jest to jakaś chwilowa moda, być może będzie to tylko pewnego rodzaju wycinek rzeczywistości, właśnie jeśli chodzi o produkcję rolną i o konsumpcję żywności. Ale tutaj Państwo zarysowali dokładnie odwrotny kierunek jak gdyby rozwoju, przynajmniej w tej perspektywie aktualnego trendu, jaki bardzo ładnie dla rolnictwa amerykańskiego, ale pewnie również w sensie ogólniejszym, zarysował profesor Franciszek Tomczak, pisząc od rolnictwa do agrobiznesu. I tam wyznacznikiem rozwoju nowoczesności, standardów cywilizacyjnych było to, żeby uwolnić rolnika od wszystkich dodatkowych czynności, prawda, włączając go w to otoczenie agrobiznesu, aby on mógł się spokojnie zająć produkowaniem, nie rozpraszać swoich sił. Natomiast tutaj, jak gdyby no, w tym właśnie wycinku widzimy, że no, się sytuacja odwraca i zaczynamy dostrzegać plusy powrotu do tradycyjnego, no oczywiście nie chłopstwa, ale tradycyjnego modelu rolnictwa, że ten rolnik w swoim ręku skupia kilka jeszcze dodatkowych funkcji. No więc właśnie na ile to ta racjonalność, jaką również naukowcy tak to określają, jaki ma termin przydatności do spożycia, czyli na ile to są aktualne te modele, które tworzymy poniekąd. Dziękuję. Doktor Aleksandra Bilewicz, jest pan? Jedną uwagę i kilka takich pytań, czy też do pytań, bo bardzo ciekawy jest dla mnie Państwa projekt. Troszkę się też zajmowałam tutaj też z dr Śpiewak tym tematem i trochę znam literaturę właśnie na temat tych krótkich łańcuchów żywnościowych. Rzeczywiście to są najczęściej badania jakościowe i też zauważyłam, że często takie no, dość zideologizowane, to znaczy, że zakłada się, że te krótkie łańcuchy są korzystniejsze i w związku z tym już jakby nie sprawdza się tego empirycznie, więc chciałam docenić Państwa próbę i te wyniki. Natomiast te pytania, które mam, to po pierwsze, jak Państwo dobierali te gospodarstwa do analizy? Czy to był jakiś konkretny typ gospodarstw? Czy można też rozróżnić je pod względem sposobu produkcji? Czy część z nich na przykład posiadało certyfikat ekologiczny, czy nie? Jaka była wielkość tych gospodarstw? Bo to pewnie może mieć znaczenie też z punktu widzenia tych wskaźników. Drugie pytanie, trochę mnie zaskoczył ten wskaźnik równości płci, jeśli chodzi o te relacje społeczne, znaczy skąd taki wskaźnik i nie rozumiem, jak mielibyśmy oceniać jego wartość, znaczy to, czy kobiety są bardziej zaangażowane w ten proces sprzedaży, to jest jakby negatywne, jak w tych dłuższych łańcuchach, bo trochę tego nie rozumiem i zastanawiam się, chociaż wiem, że dużo trudniej by było zbadać ilościowo inne rzeczy, na przykład te interakcje społeczne, które się pojawiają w trakcie właśnie tych zakupów, tak? To by być może było istotne. Jeśli chodzi o ten wpływ środowiskowy, no tutaj ciekawy jest ten wynik, że te food miles były większe, tak? Czy ślad węglowy większy w przypadku krótkich łańcuchów, ale chciałam zapytać, czy nie należałoby właśnie wziąć pod uwagę sposobu produkcji też w tych gospodarstwach, bo zwykle to jest tak, że bardziej właśnie pracochłonna, czy bardziej no, w cudzysłowie ekologicznie produkcja jest w tych gospodarstwach, które sprzedają w tych kanałach bezpośrednich. No tak bym, przynajmniej taką hipotezę bym postawiła, oczywiście nie znam właśnie takich ilościowych wyników i to wszystko. Doktor Ruta Śpiewa, proszę bardzo. Właściwie to Ola zapytała wszystko, co ja też chciałam zapytać, bo też mam takie instynktowne, też, tak jak Ola mówiła, zajmuję się tym od jakiegoś czasu razem tutaj też z Wojtkiem i tak mi się wydaje instynktownie, że tak, i oczywiście, że ta ślad węglowy to jest też w czasie produkcji, więc czy można by, przynajmniej mogli Państwo spróbować oszacować na przykład to. Ale tak w ogóle uważam, że to jest bardzo ciekawe, jakby rozumiem też, tak, bardzo fajnie, że ktoś próbuje to też ilościowo zmierzyć.
jeśli chodzi o takiego normatywnego myślenia. Znaczy od tym się już odchodzi od jakiegoś czasu, tak? Ale fajnie, że jeszcze jedna cegiełka, która dokłada do tego. Jak się dołączy, to podobnie. Dobrze, to jeden dodatkowy. Samo mniej więcej. Czy Państwo abstrahujecie od takich rzeczy jak struktury rolnictwa? Czy to jest drobnotowarowe, czy wielkotowarowe? Wielkotowarowe siłą rzeczy jest skazane na długie łańcuchy. Drobnotowarowe możliwość skrócenia łańcuchów istnieje. Również porównując te kraje, wydaje mi się, że pewne tradycje także mogą mieć znaczenie. Specjalizacja produkcji, no trudno przy zbożowej czy tego typu mówić o krótkich łańcuchach, prawda? Nie wiem, czy Państwo braliście to pod uwagę, wydaje mi się to dosyć istotne. Też jakość produktu, no to też trudno chyba w takich badaniach brać to pod uwagę, a także są to chyba istotne. I przepraszam, jak w świetle tych badań wygląda modna przed paroma laty tendencja do namawiania producentów do grupowania się w grupy, przede wszystkim sprzedażne właśnie. Jak w świetle tego Państwo widzicie tych wyników? Dziękuję. Proszę bardzo, zapomniałam przedstawić Pani dr Barbara Pileteczko. I teraz może odpowiedzi i zaraz zbieram kolejne głosy. Mam już jednego chętnego, za chwilę będę zbierać kolejne. Pozwólcie Państwo, że w kolejności, tak jak pytania, uwagi padały, zacznę od uwag Pani Profesor Rylskiej. No po pierwsze to odniosę się do tej uwagi językowej. Z jednej strony to bardzo przepraszam, to jest pewna niestaranność z naszej strony. Zamieszczanie tekstów i polskich i angielskich. No to trochę wynika z pewnej wygody i pośpiechu przy tworzeniu prezentacji, no bo nie ukrywam, tutaj korzystaliśmy z prezentacji angielskojęzycznych. Z drugiej strony, no ja bym trochę bronił języka angielskiego nawet w Polsce, bo szczególnie w dyskusji naukowej jest on niezwykle, powiedziałbym, wygodny, no nawet i konkretny. Więc nie wnikając się tak czy inaczej, w szczegóły powinniśmy trochę staranniej te prezentacje sporządzić. W kwestii definicji z rozporządzenia, ja absolutnie się zgadzam, że nie należy się kierować językiem urzędniczym i tym, co politycy nam podpowiadają. Jestem jak najbardziej tutaj zgodny z tym. Natomiast wydaje mi się, że akurat w tym przypadku to jednak politycy zaczerpnęli definicję od naukowców, więc to umieściliśmy tylko po to, żeby pokazać, że po prostu politycy się tym zajmują i że takie rozporządzenie istnieje. Natomiast jeśli chodzi o definicję w ogóle krótkich łańcuchów, tutaj w każdej publikacji w zasadzie mówi się o tym samym. No i wreszcie trzecia sprawa. Pani profesor mówi o rolnictwie amerykańskim i zgoda, niewątpliwie po to wymyślono podział pracy i żeby korzystać, żeby poprawić efektywność działań w różnych obszarach. Przy czym oczywiście jest inna skala produkcji w rolnictwie amerykańskim, inna skala w rolnictwie europejskim, inna wreszcie w polskim. I to jest jeden wymiar. Z drugiej strony myślę, że od lat już obserwujemy, że rolnicy poszukują różnego rodzaju nisz rynkowych, różnych sposobów na wyróżnienie swoich produktów i tak jak do niedawna mówiliśmy o kieracie technologicznym, tak dzisiaj już możemy mówić o kieracie produktowym.
czy rynkowym i właśnie próbach znalezienia dla siebie jakiegoś miejsca, wydzielonego miejsca na rynku. I ja bym tak w tych kategoriach postrzegał właśnie tutaj krótkie łańcuchy podaży. Może jeszcze ja, czy ja mogę tutaj dodać? Tak, tak, oczywiście, bo, w każdej chwili. Też tutaj padło takie słowo, że wracamy do tego, co już było. Z naszych obserwacji, przede wszystkim tych jakościowych, wynika, że te inicjatywy powstają w zupełnie nowych formach. Nawet sama funkcja bazarów i targowisk, one zupełnie inaczej funkcjonują. One są bardzo innowacyjne, powstają różne tam warsztaty, inicjatywy. To już nie są takie tradycyjne inicjatywy, które kiedyś były powszechne i każdy tam właściwie, można powiedzieć, że zakupował swoje produkty. Powstają bardzo nowoczesne, tutaj nawet pani doktor Ruta Śpiewak zajmuje się tym z koleżanką w swoich badaniach odnośnie tych nowych inicjatyw w bezpośredniej sprzedaży. To są bardzo innowacyjne inicjatywy, które w zupełnie innej formie nam jakby wracają do tej przeszłości, że tak powiem, i łączą tego producenta z konsumentem. Dobrze, przechodząc do pytań pani doktor Bilewicz, może ja się odniosę do pierwszego, do kwestii doboru gospodarstw. Nie ukrywam, że to jest jeden ze słabszych punktów naszych badań, bo po prostu nie byliśmy w stanie stworzyć reprezentatywnej próby. To jest po prostu niemożliwe, chociażby z tego względu, że nie ma jak stworzyć operatu losowania, bo nie jest znana liczba gospodarstw, które sprzedają poprzez krótkie łańcuchy. A za naszym założeniem było, i to było jak gdyby wyjściowy warunek, żeby dobrać gospodarstwa, w których występuje co najmniej jeden krótki łańcuch dystrybucji. Po czym okazało się... Celowy dobór gospodarstw. Czy głównie poprzez różne inicjatywy były po prostu zbierane dane, tak? Czyli przez bazary na przykład, czy przez sklepy do producentów docierali tam nasi znajomość rolników i tak dalej. Znaczy ona nie jest reprezentatywna zupełnie. Trzeba było jakoś znaleźć. Przy czym i okazało się ku naszemu zadowoleniu, że w zasadzie, bo nie pamiętam w tej chwili, jaki to był odsetek, był bardzo niewielki odsetek gospodarstw, w których występował tylko jeden łańcuch. W większości to były 2-3 do 5 łańcuchów podaży, sprzedaży, w tym krótkie i długie. W naszych badaniach w kooperatywach wyszło to samo, w sensie, że ktoś mało kto sprzedaje tylko przez kooperatywę, czyli drugiej strony wyszło to samo. I jeszcze pytanie padło o certyfikat. Nie pamiętam tego. Około 50% gospodarstw w tej naszej zbiorowości miało certyfikaty albo produkcji organicznej, albo właśnie jeden z tych europejskich systemów jakości. Lokalnych, tak. Chyba mniej trochę to było, ale tak, jakoś nie była mała ilość. Myśmy też pokazywali w raporcie nasze różnice pomiędzy tymi produktami, jeśli chodzi o właśnie certyfikowaną żywność i konwencjonalną, ale no tutaj nie ma czasu na to, żeby to pokazać. One były też były różnice. Okej, okay, jak oceniać płci? Znaczenie wskaźnika? No tak, to jest taki popularny wskaźnik tej równości płci, tak, zakłada się, żeby tutaj kobiety brały większy udział w produkcji, w przygotowaniu, i tutaj ten wskaźnik po prostu mierzy udział tych kobiet. No wiadomo, że no porówno jest wtedy, kiedy jest pół na pół, prawda? Tutaj wyszło, że jednak kobiety biorą udział, większy udział w pracach przygotowania sprzedaży i sprzedaży w tych krótkich łańcuchach, więc tutaj można przyjąć, że one są bardziej przyjazne, jeśli chodzi o zatrudnianie kobiet, natomiast jeśli chodzi o cenę, no nie podejmujemy się tutaj tego, bo nie to znamy oczywiście się na tym aż tak. Nie, no trudno oceniać, czy niektórzy dobrze powiadają, że jak ludzie pracują więcej godzin, to sprzyja redukcji bezrobocia, na przykład na obszarach wiejskich. No ale ja nie wiem, czy jak się pracuje więcej, to jest lepiej czy gorzej, no więc... Tak, tak.
Tak, i tu jeszcze pani zadała pytanie dotyczące różnych sposobów produkcji i czy ten ślad węglowy to był też z produkcji, czy tylko z tych aspektów związanych ze sprzedażą. Otóż myśmy, ponieważ doszliśmy do wniosku już na samym początku, że rolnicy produkują tak samo, a sprzedają w różny sposób ten sam produkt, to ten poziom produkcji praktycznie żeśmy zupełnie pominęli, dlatego że ten produkt jest w ten sam sposób produkowany. Czy to jest ekologiczny produkt, który sprzedawany jest na targowisku, czy on jest sprzedawany do sieci supermarketów, on jest tak samo produkowany, tylko inaczej jest sprzedawany, inaczej jest pakowany, inaczej jest przewożony. I tutaj ten aspekt żeśmy zupełnie pominęli, nie chcąc wchodzić w aspekty carbon footprint, czy tam właśnie śladu węglowego produkcji jako taki. W większości przypadków, oczywiście można się tutaj kłócić, spierać, że są case'y, przypadki takie, że ktoś rzeczywiście modyfikuje produkt i proces produkcji na poszczególne zapotrzebowanie poszczególnych kanałów sprzedaży. Jednak w większości przypadków tak nie jest. Rolnicy te same jabłka sprzedają na bazarze i te same jabłka ktoś do nich przyjeżdża i kupuje i te same jabłka sprzedają na targowisku w Broniszach. Tak? Także tutaj pominęliśmy ten aspekt, który też utrudniłby nam bardzo samą analizę tego wpływu środowiska. Czyli u nas ten poziom bramy gospodarstwa, tak? Jak ten produkt wychodzi i gdzie on idzie, był tutaj dla nas istotny, jeśli chodzi o liczenie tych parametrów środowiskowych. No tu może dodam, my bardzo dokładnie znamy polskie gospodarstwa, które trafiły do tej próby, to było 64 gospodarstwa, w każdym sami robiliśmy wywiady i z pewnością na poziomie 99% mogę powiedzieć, że system produkcji był jeden, a kanałów dystrybucji było kilka. Były różne. Jedyne, co może różnicować trochę, to jest magazynowanie. Tak, w niektórych. To różne kanały. Myślałam, że po prostu może jakoś wyszło, że inny typ gospodarstw dominuje w tych długich sieciach, a inny krótkich. Natomiast oczywiście, no my nie badaliśmy w ogóle gospodarstw wielkoobszarowych. Natomiast też były gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji zbóż ekologicznych, które trafiały również i w krótkich, i w długich łańcuchach do odbiorców. To były gospodarstwa monokulturowe? Były na przykład gospodarstwa sadownicze. Tak. Albo mleczne, produkujące wyłącznie mleko, ser. Sery parmezan na przykład, specjalizujące się w tym. I jeszcze było pytanie o pani doktor Perepeczko, o grupy producentów. Grupy producentów mają sens ekonomiczny. Tak przebiegam w pamięci teraz naszą próbę. Były grupy producentów. Czy myśmy tego nie analizowali, tego aspektu, można ewentualnie popatrzeć. To znaczy tak, byli, na przykład były gospodarstwa sadownicze, które były członkami, rolnicy byli członkami grup producenckich i sprzedaż poprzez grupy producenckie w zasadzie była sprzedażą poprzez długie łańcuchy. Natomiast ci sami sadownicy sprzedawali również, wykorzystywali krótkie łańcuchy. Podobnie w przypadku na przykład sera we Włoszech, ser parmezan, czy był jakiś inny. Śliwka suska też, gdzie rolnicy tworzą stowarzyszenie i sprzedają poprzez długie łańcuchy, ale i przez krótkie. Więc, i na bazarze, i w gospodarstwie jest to tak. Więc również i tutaj to zróżnicowanie kanału sprzedaży istnieje. Zbieram kolejne pytania. Mam zgłoszenia od profesora Ziętary, profesor Alamski, profesora Wilkina tutaj elegancko w tym rzędzie i rozmowa... Tak się ustawiliśmy. I też doktor Burdyka, tak? I Adam Czarnecki. Oto będzie dłuższa. Profesor Adam Czarnecki, także będzie dłuższa teraz. Będzie taka trójka seria. Plus. Bardzo proszę pani. Ja dziękuję bardzo. Nawiążę do tego pytania, krótkie łańcuchy żywnościowe, chwilowa moda, czy to pan trend.
to krótkie łańcuchy żywnościowe, czyli sprzedaż bezpośrednia i tak dalej, stara jest jak świat. Od samego początku to miało miejsce. Zasięg się zmieniał w miarę tego, jak zaczęły powstawać miasta, duże aglomeracje, tam już te krótkie łańcuchy już były niewystarczające i musiały i powstawały ogniwa pośrednie, prawda? Więc to istniało zawsze. Oczywiście to, co pani doktor zwraca uwagę, formy się trochę zmieniają, ale jest pytanie o zakres, jaki jest udział w rynku. No nie mam tutaj jakichś ścisłych danych, ale przypuszczam z dużym prawdopodobieństwem, że to jest jednak zakres niewielki. Rolnicy wypełniają pewną niszę, szukając dla siebie dodatkowych możliwości, czy to znamy sprzedaż bezpośrednio mleka. Rolnik prowadzi, wstaje o godzinie 3 rano i rozwozi to mleko po okolicznych sklepach. Czy jego następca będzie też skłonny do takiej katorżniczej pracy, to mam wątpliwość. Produkcja serów podejmowana przez rolników, ale to jest jednak zakres marginalny i to nie rozwiązuje problemów. Oczywiście się nawiązuje do tego i politycy też tutaj wskazują rolnikom, że to jest szansa dla nich, ale to jest szansa dla jednostek, a nie dla ogółu. Natomiast tutaj pan profesor wspomniał, że przedmiotem badań nie były gospodarstwa czy przedsiębiorstwa rolnicze, ale tam też można właśnie mówić i o, że tak powiem, większym zasięgu możliwości stosowania krótkich łańcuchów. No, czytałem niedawno, że miałem okazję też i poznać organizację przedsiębiorstwa prowadzonego przez Duńczyków na terenie Polski, firma Przeklewo, która gromadzi kilka gospodarstw nastawiona na produkcję trzody chlewnej, gdzie w połączeniu właśnie z zagospodarowaniem odchodów w formie biogazowni, produkcja pasz w oparciu o własne zboża i stwierdzono, a także własna przetwórnia, ubojnia i stwierdzono zerowy ślad węglowy, czyli przyjazna dla środowiska, więc widzę, że są inne przykłady takich właśnie dużych przedsiębiorstw, które pracują w modnym ostatnio pojęciu cyklu zamkniętym, gdzie i drogi transportu produktów i surowców są ograniczone, więc to ta droga według mnie ma tutaj większe możliwości zasięgu, aniżeli te drobne stosowane przez rolników. Między krajami tutaj są znaczne różnice. Państwo nie mają w swoich programie badań Austrii, no ale tam, jak wiem, gospodarstwa ekologiczne stanowią dość znaczny udział, około 14 czy nawet 15%, z tym, że tam właśnie to są w rejonach alpejskich w połączeniu z agroturystyką i sprzedażą bezpośrednią, więc tam to funkcjonuje dość, ale też osiągnęło pewien pułap i dalej już to się nie określa, więc ja bym tutaj z tym nie wiązał jakichś wielkich nadziei, że to rozwiąże problemy rolnictwa. To jest miejsce dla pewnej tylko grupy stosunkowo niewielkiej. Dziękuję bardzo. Bardzo pani profesor Maria Halanska. Pan profesor mi odebrał odpowiedział na pierwsze, ale ja dorzucę z tymi dużymi gospodarstwami,
bo ja znam, nie wiem czy jeszcze istnieje, taki jeden PGR, który przekształcił się w spółkę i który jako własny produkt finalny sprzedawał spirytus. A tak. Natomiast czy to jest moda, czy no, te krótkie łańcuchy cały czas trwały i to jest taka pewna tradycja, która odpowiada na być może trafność tego wskaźnika gender, bo zawsze sprzedażą jarzyn, tam drobnego drobiu, nabiału zajmowały się kobiety w różnych formach. Jeszcze to do dzisiaj w tych pamiętnikach, które nadeszły na konkurs, tam spotykali się taki element, że tutaj uhoduję gęsi, które sprzedam przed świętami, będzie na... To była taka forma wspomagania domowego budżetu. Ale teraz, jak obserwuję, jest to pewna forma osiągania przez kobiety autonomii, które kobiety sprzedając, one stały się, można powiedzieć, w tym modnej narracji przedsiębiorczyniami. Ja to mówię z własnych obserwacji, bo od lat obserwuję takie targowisko w Arłowie, gdzie jedna z kobiet od lat handlująca na białym, co jest rzadkie, bo to jest bardzo pracochłonne i takie wymagające te produkty, to po prostu jak mąż jej zaczął grymasić z tym przywożeniem porannym na to targowisko, to w wieku 60 lat zrobiła prawo jazdy i kupiła sobie samochód i teraz ma to, bo te formy trzeba rozpatrywać nie tylko oczywiście, że tam, żeby na to targowisko zdążyć rano, to trzeba o 3 wstać, ale to nie tylko jest wysiłek. Jest to tak, że pewien wybór formy sposobu życia. Ja powiem, że on kiedyś pojawił się, przynajmniej we Francji, po tej francuskim 68 roku, kiedy był taki ruch powrót do natury, retour à la nature, gdzie różni młodzi ludzie osiedlali się w opuszczonych już wioskach na południu Francji, Seven. I muszę powiedzieć, że mieszkałam przez tydzień z doktorantami francuskimi w takiej właśnie komunie. Bardzo tam złożone były sytuacje. Mnie interesowały głównie stosunki władzy, które tam były wyraźne, ale pamiętam, że oni właśnie hodowali kozy w tym Seven i z tymi serami własnej produkcji jeździli na targowisko do Alès, to jest to takie duże miasteczko na południu Francji. Także te krótkie łańcuchy czynnościowe, trzeba zwracać uwagę na te nowe elementy, prawda? Na to społeczne otoczenie, które rzeczywiście ta potrzeba jakiejś takiej innej towarzyskości, która tam się nawiązuje. Ja tam jeżdżę na wakacje od 30 lat i coś mnie gna 2 razy w tygodniu, czy mam co kupować na tym targu, czy nie, ale zobaczyć serek tam, takie rzeczy. Druga rzecz jeszcze, o której chciałam powiedzieć, że nawiązywaliście Państwo do tej bliskości, stosunku bliskości i tu trzeba ten artykuł skończyć. We Francji istnieje to takie laboratorium słynne na cały świat, które zajmuje się
Economie de la Proximité. To jest takie laboratorium z Rennes koło Toulouse, który właśnie bada, na ile przy okazji rozwoju lokalnego, bada na ile ta bliskość rozumiana w różny sposób, czy strukturalną, czy organizacyjną, czy fizyczną, może być podstawą zdynamizowania rozwoju lokalnego. Dziękuję bardzo. Zapomniałam powiedzieć, że było bardzo ciekawe. Pan profesor Jerzy. Dziękuję bardzo. Ja też przyłączam się do tej gratulacji z powodu tej prezentacji. To jest kawał dobrej roboty badawczej i naprawdę to doceniam. Jeszcze, że tak powiem, dalszych tutaj osiągnięć. Ja krótko o takich dwóch sprawach. Te krótkie łańcuchy, chwilowa moda czy trwały trend i tak dalej. Ja bym to skonfrontował z tak szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa żywnościowego. Mężczyznami niedoceniane. Ja wielokrotnie uczestniczyłem w jakichś tam dyskusjach, nawet coś tam pisałem kiedyś na temat tego bezpieczeństwa i jestem zwolennikiem takiej tezy, że pewną część żywności, taką dość istotną, trzeba mieć blisko siebie. To nie jest tak, że można, jak ja mogę kupić żywność w Azji, bo mam pieniądze, to załatwia sprawę. Te więzi potrafią czasami być przerwane z różnych względów. Gdyby Wielka Brytania, która przed II wojną światową coraz szerzej korzystała z importu żywności jako imperialny kraj i tak dalej, mógł sobie na to oczywiście pozwolić, a miał olbrzymie tereny do tego, żeby sprowadzać sam tą żywność, ale gdyby jednak nie zachował pewnej części swojej własnej, tej bliskiej żywności, to kiepsko by wyglądał w czasie II wojny światowej. Ja tak sobie myślę, że Brytyjczycy wzięli chyba to poważnie pod uwagę, bo jak teraz czytam, że u nich użytki rolne stanowią 68% terytorium kraju, podczas gdy w Polsce już jest 46%. No to właśnie chyba to szanowanie żywności jest takim trochę taką lekcją historii. A więc warto mieć tę żywność blisko po prostu. To jest także bardzo istotny element dywersyfikacji takiego i kanałów zaopatrywania, i żywności. Ale też chciałbym tutaj dodać, że jedzenie, zaopatrzenie w żywność, produkcja żywności była zawsze bardzo ważnym składnikiem kultury danego społeczeństwa. Jeśli mówimy o różnorodności, o takim rozkwicie kultury, no to trzeba doceniać te elementy związane właśnie z żywnością, zaopatrzeniem, sposobem także zaopatrywania się w żywność. A jeszcze wracając do tej sprawy bezpieczeństwa, to jest trochę tak jak z bezpieczeństwem energetycznym. Ja nie wyobrażam sobie, że można by bezpieczeństwo energetyczne kraju oprzeć na jednej dużej elektrowni atomowej, węglowej, obojętnie jakiej, na jednej, która zaopatruje cały kraj. A były takie tendencje i tak dalej. No, łatwo sobie wyobrazić, że w pewnym momencie coś tam bruchnie i co? W związku z tym musi być ta energetyka rozproszona także, jako takie zabezpieczenie, uzupełnienie z różnych względów. Czyli te krótkie łańcuchy można potraktować jako swoistą energetykę rozproszoną. Bardzo, bardzo ważne. Bardzo mi się podobała ta część, czy te wnioski dotyczące więzi społecznych związanych z krótkimi tutaj. Marysia mówiła o tych na przykładzie Francji, ale nie tylko. Proszę Państwa, ja jak chcę zapatrzyć się w jabłka, kapustę kiszoną, marchewkę, pomidory, wsiadam na rower, jadę do sąsiedniej wsi, gdzie jest takie bardzo malutkie, tam są 2-3 punkty, takie targowisko i kupuję to. Dla mnie ta wyprawa jest fantastyczna, ja już pomijam to, że trochę ruchu, ale kupię te rzeczy, które one są świeże, fajne, wiem skąd pochodzą. A po drugie, dowiaduje się przy okazji, kiedy zaczął remontować drogę tam, albo dlaczego zmienili proboszcza. No więc to jest
to jest takie, no, mnóstwo innych rzeczy zresztą, przy okazji się dowiaduję. To jest dla mnie ten element tej więzi społecznej. I ostatnia taka już metaforyczna rzecz. Jak Państwo pamiętacie z Małego Księcia, tam jest taki fragment, kiedy naukowcy wymyślili pigułkę na zaspokojenie pragnienia. Łyka się pigułkę i nie ma się pragnienia. I to, jak się okazuje, zaoszczędziło 15 minut dziennie danemu człowiekowi, który z tego korzysta. A na to Mały Książę powiedział, jak ja bym miał te 15 minut, to bym wolnym krokiem poszedł w kierunku studni. To jest trochę o tym. Bardzo pan doktor Bodyka. Ja chciałbym kontynuować krótkim pytaniem ten wątek właśnie więziotwórczy, jeżeli chodzi o targowiska i takie konkretne pytanie, jeśli Państwo możecie zdradzić lokalizację właśnie tych targowisk, gdzie zrealizowano jakościową część badania. Ze względów podatkowych? Nie. I także chciałbym zapytać, czy targowiska te funkcjonowały codziennie, czy tylko właśnie w dni zwyczajowo w danej miejscowości uchodzące za targowe? I też jaki asortyment na tych targowiskach był sprzedawany? Czy to były tylko punkty takie stricte przeznaczone do handlu produktami rolnymi, czy też no, był tak zwany, przynajmniej w moich stronach funkcjonuje babski targ, gdzie można było, prawda, można kupić jakieś ubrania od Wietnamczyków w centralnej Polsce. No właśnie, takie pytanie. Dziękuję. I ostatnie pytanie w tej turze profesora Czarnecki. Ja mam takie pytanie, jeszcze nie taką wątpliwość, czy można wiarygodnie ocenić trwałość społeczną i przyrodniczą tych krótkich łańcuchów, opierając się tylko na perspektywie producenta, nie włączając perspektywy konsumenta. Bo jeśli mamy na przykład food miles, czy mamy ten ślad węglowy, no to taki producent musiałby mieć informację, kto przyjeżdża, skąd przyjeżdża, jaką odległość pokonuje, jak często, jakim środkiem transportu. Podobna sytuacja z tymi kwestiami społecznymi, one opierają się na relacjach, więc wydaje mi się, że ta perspektywa producenta jest chyba tutaj niewystarczająca. Ja kilka lat temu prowadziłem badanie dotyczące zachowań konsumpcyjnych właścicieli i użytkowników drugich domów w Polsce i Finlandii. I okazuje się, że znaczy struktura tych dóbr, które, i usług, które kupowali, to była zróżnicowana, to nie była tylko żywność. Natomiast te kwestie społeczne są tutaj decydujące. To chodzi o takie utrzymywanie stałych kontaktów sąsiedzkich czy towarzyskich z lokalsami, czy pochodzenie wiejskie, czy w ogóle poprzednie bywanie tutaj w tym miejscu i nawiązywanie tych kontaktów. Druga rzecz to jest ta dywersyfikacja, która tutaj wyszła, czyli dywersyfikacja tych kanałów sprzedaży. Z tych moich badań też wynika, że ta dywersyfikacja też jest po drugiej stronie, czyli właśnie z perspektywy konsumenta. Ale najważniejsze, takie wydaje mi się najciekawsze jest to, dlaczego ta dywersyfikacja następuje, jakie są przyczyny. I w przypadku właśnie właścicieli, użytkowników drugich domów w obu tych krajach, to były kwestie związane właśnie z dostępnością przestrzenną. Jeśli nie było sklepów, supermarketów, to oni musieli sobie jakoś radzić. Oni dłużej przebywają w takim miejscu poza całym miejscem zamieszkania niż normalni turyści, więc musieli znaleźć jakąś drogę, jakiś substytut, można było tak powiedzieć. I mam na końcu takie pytanie, czy producenci mogli na przykład ocenić, co jest dla nich ważniejsze, wielkość sprzedaży, czy właśnie chociażby te relacje społeczne albo inne kwestie? Teraz będziemy mieli część odpowiedzi i komentarzy i ponieważ powoli zbliżamy się do końca, to po tym proponuję tylko jedno, dwa pytania, więc chętnych zapraszam do zgłaszania się. Tylko będą dwa głosy. To już widzę jedną osobę. Bardzo proszę o odpowiedź. Dobrze. Ja myślę, że w tej serii to było więcej komentarzy troszkę niż pytań. Dziękujemy za wszelkie uwagi. One nam pomogą też, nie ukrywam, chociażby w przygotowaniu publikacji. Jeśli chodzi tutaj o kwestie te historyczne, oczywiście, że przed wiekami krótkie łańcuchy to był jedyny kanał dostaw i istotnie dzisiaj ten zakres udziału krótkich kanałów łącznej wartości konsumpcji jest sprzedaży jest niewielki. I ja się zgadzam tu ze zdaniem pana profesora Ziętary, krótkie kanały nie rozwiążą żadnych problemów.
ani terenów lokalnych, obszarów lokalnych, ani w ogóle zaopatrzenia w żywność. Natomiast wydaje się, że niewątpliwie ta kultura, ten element kultury, te więzi społeczne, to jest dla nas, nie ukrywam, odkrycie pewne, bo z tych wywiadów, jakie prowadziliśmy między innymi na targowiskach, my z tymi sprawami nie mieliśmy do czynienia, więc trochę tak wsiąkaliśmy w ten obszar. I tu wyraźnie widać, że dla niektórych, to zgadzam się tutaj z tym, że to jest pewien sposób życia i sposób i element właśnie kultury robienia zakupu żywności. Tu powiem Państwu, że myśmy robili te badania na jednym z targowisk, to już może więcej koleżanka o tym powie, ale ja bym tam tej żywności nie kupił. A konsumenci, z którymi rozmawialiśmy, byli przekonani, że to jest bardzo dobra jakość, tak? I to jest powód, dla którego oni tę żywność, te owoce, powiedzmy, czy warzywa, kupowali. Przy czym też chyba prawdziwe jest, że dzisiaj konsument jest zupełnie inny niż był przed lat, czy jest grupa konsumentów, którzy mają bardzo różne oczekiwania. Tutaj w trakcie wypowiedzi pana profesora Wilkina tak przypomniałem sobie, jak ktoś opowiadał, jeden z wykonawców tego naszego projektu, mówił o przypadku, kiedy rybacy z Newcastle w Wielkiej Brytanii eksportowali swoje produkty do, czy jakiś eksporter eksportował do Hiszpanii, a podobne owoce morza trafiały do Newcastle z Hiszpanii. No więc oczywiście z punktu widzenia śladu węglowego, no to jest karygodne, ale też tak to potrafi funkcjonować, rynek potrafi tak funkcjonować. Tak. Może to na końcu się odniosę do tych pytań dotyczących badań jakościowych i tych bazarów, to było, czy targowisk. Te badania myśmy prowadzili na dwóch targowiskach, żeby mieć właśnie zupełnie różne targowiska. Pierwszym takim, można powiedzieć, niszowym targowiskiem to jest Biobazar w Warszawie, ekologiczny, niszowy, zupełnie inny konsument, taki bardzo wymagający, bardzo specyficzny, a drugi bazar, taki typowy wiejski, szczególnie specjalnie żeśmy uciekli z Warszawy, bo nawet na targowiskach takich klasycznych właściwie pośrednicy sprzedają, głównie nie rolnicy, więc byliśmy w Płońsku na dwóch targowiskach, na targowisku takim stałym, które jest wyłącznie żywnościowe, ono jest zazwyczaj w środy, we wtorki i w piątki, natomiast drugie targowisko, które jest organizowane jest raz na tydzień w niedzielę i tam już jest wszystko, łącznie z tymi właśnie majtkami z Tajwanu, można powiedzieć kolokwialnie, ale tam jest wszystko. Ale badaliśmy głównie producentów żywności i konsumentów. Te badania prowadzone były ze wszystkich perspektyw, czyli badaliśmy i organizatorów tego targowiska, i producentów. Wywiady pogłębione były z producentami i z konsumentami pogłębione, i z konsumentami ileściowe. I na te wszystkie kwestie dotyczące właśnie perspektywy konsumenta, dlaczego on tam kupuje, mamy bardzo dużo odpowiedzi, ale to zupełnie jest inny temat, nie na dziś, również bardzo ciekawy. Wpisuje się to też w część badań, które myśmy wykonywali na zlecenie właśnie kolegów z innych krajów. Tutaj był taki duży raport, który jest dostępny na stronie projektu, dotyczący właśnie tych aspektów jakościowych w 6 krajach. I nasz raport jakby jest tylko fragmentem tego całego, że tak powiem, opracowania, które bardzo wiele o tych motywach konsumentów, producentów mówi. Jeśli chodzi o te właśnie kwestie z punktu widzenia też przede wszystkim konsumenta. Natomiast tutaj odpowiadając na to pytanie, oczywiście pana doktora Czerneckiego, ta perspektywa konsumenta, jeśli chodzi o badania te ekologiczne, tak, czy o te wskaźniki dotyczące śladu węglowego i drogi produktu, one były uwzględnione, dlatego że myśmy badali tutaj zarówno producentów, o ich konsumentów, skąd oni pochodzą, skąd przyjeżdżają, z jak daleka i tutaj żeśmy mieli dokładnie informacje, z jakich miast, gdzie oni wysyłają te produkty i kto przyjeżdża do nich bezpośrednio. Natomiast również robiliśmy rozpoznanie drugiej strony poprzez taką krótką ankietę
do partnerów odnośnie takich pewnych wzorców konsumpcji, bo to też różni się w różnych krajach, czy właśnie jak daleko do supermarketu, jaka część osób kupuje, ile kupuje, jakie jest wielkości koszyk mniej więcej, co kupują. Oczywiście to są pewne takie szacunki, natomiast to pozwoliło nam oszacować tą część tego wskaźnika dotyczącą konsumenta dosyć dobrze. To nie było strzelanie, że tak powiem, nasze zgadywanie i przyjmowanie jakichś założeń, tylko próbowaliśmy to rzeczywiście zrobić dosyć rzetelnie, bo wiedzieliśmy, że nasze wyniki są dosyć kontrowersyjne, więc dlatego trzeba było tutaj to zrobić dobrze. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie społeczne, wiadomo, no wskaźniki ilościowe bardzo trudno wyrażają takie właśnie niuanse społeczne i przypadki bardzo ciekawe, różne, których nie da się ująć liczbą, prawda? Dlatego też nie mogą one być jakby rozpatrywane jakby odrębnie od tych badań jakościowych, których żeśmy tutaj nie mieli po prostu czasu przedstawić, ale one są bardzo ciekawe i tu planujemy też nie tylko z Polski publikację na ten temat właśnie dotyczący targowisk, ale taką szerszą również, która będzie obejmowała to w tych badanych krajach. I jeszcze takie techniczne... Po części chyba ten jeden z wykresów, który pokazywaliśmy, pokazuje, co rolnicy sobie cenią bardziej. Tak, ale to było z punktu widzenia rolników, natomiast z punktu widzenia konsumentów to te badania ilościowe tutaj nie obejmowały tego, natomiast te jakościowe tak. I jeszcze pytanie było tutaj, czy myśmy porównywali, tam było pytanie o te parametry, tak? Czy cena jest ważniejsza, czy ilość jest ważniejsza? No ja o tym myślałem właśnie. Tak, tutaj była ocena w skali Likerta każdego z tych punktów oddzielnie, także nie robiliśmy tutaj jakby wag, jeśli chodzi o to, co jest ważniejsze dla kogo, tylko jak ważne jest w stosunku od 1 do 5 ocena w danym kanale, danego parametru, tak? Które one... Nie, oni każdy parametr oceniali w skali od 1 do 5 i tutaj nie musieli wybierać, jeśli chodzi o hierarchię, tak? Znaczy hierarchia wyszła z ich ocen, notabene, tak? Tu mamy dwa ostatnie zgłoszenia. Profesor Sławomir Kalinowski i profesor Wojciech Duszczyński. Doktor, dobrze, skoro. Na razie. Ale z buławą w plecach. Dobrze. Jak wszyscy doktorzy. Bardzo się cieszę, że mogę wysłuchać Państwa wystąpienia, bo ono wskazuje, że to znaczenie tych krótkich łańcuchów żywnościowych nie jest wcale takie zero-jedynkowe. Wcale to nie jest tak, że one są czy dobre, czy złe, nie można tego ocenić i w różnych aspektach tak się dzieje. Właściwie mam pytanie, taki komentarz odnośnie więzi społecznych, które teoretycznie powinny być bliższe, te więzi w przypadku krótkich łańcuchów, ale okazuje się, że wcale nie musi tak być, bo to, co jest popularne w krajach skandynawskich, w Polsce myślę, że coraz częściej się pojawia, czyli ta sprzedaż bezpośrednia, bezobsługowa, czyli przyjeżdżam do gospodarza, kupuję, nie widzę tego gospodarza, biorę co mi potrzeba, ziemniaki, mięso i tak dalej. Ale nie, oczywiście to jest jakiś tam porcja, które mogę nabyć. Ja pierwszy raz się spotkałem z takim czymś, będąc w Norwegii, kiedy pojechaliśmy do takiego sklepu, byłem bardzo zdziwiony, że można nabyć towary, samemu sobie odmierzyć ilość, odpowiednią ilość kilogramów, spojrzeć na kartkę, która wisi z boku i zapłacić odpowiednią jeszcze kwotę. Myślę, że to jest coraz bardziej popularne, no ale jeśli patrzymy z punktu widzenia na więzi społeczne, okazuje się, że to zamiast te więzi umacniać, to osłabia. Myślę, że w Polsce jeszcze jest zaufanie. Opiera się na zaufaniu. Tak, oczywiście, zaufanie, ale chodzi o te więzi, że nie widzimy się bezpośrednio ze sprzedawcą. Oczywiście o takie więzi mi chodziło, ale jasne, oczywiście chodzi o zaufanie społeczne. Przy czym już nie możemy z tym sprzedawcą porozmawiać, spotkać się i w tym znaczeniu rozumiałem te więzi społeczne. A druga sprawa odnośnie tych jakości tych produktów, czy wyższej jakości. Pamiętam, kiedy na Uniwersytecie w Poznaniu robiono badania jajek. Właśnie
od gospodarzy, takiej z bezpośredniej sprzedaży i z takiego chowu klatkowego i jakiegoś tam, powiedzmy, ściółkowego, nie znam się na tym dokładnie. I pamiętam, że profesor, chyba Słomski, ale nieistotne, wspominał, że w tych jajkach, które teoretycznie były najdroższe, bo były od tych gospodarzy, znaleziono azbest, jakieś różne szkodliwe elementy. A jednocześnie były one uznane przez konsumentów w jakichś tam próbach konsumpcyjnych za najkorzystniejsze. Ja mówię, że jest tak zawsze, bo to oczywiście byłaby nieprawda, ale jest takie rzeczy ryzyko. Bardzo proszę, pan doktor. Jedno pytanie. Rzeczywiście obserwuję tę dyskusję w sieciach od dłuższego czasu i mam wrażenie, że one bardzo często ramujemy te walce trochę przez nazwę, trochę przez normę w opozycji. Natomiast zastanawiam się, gdybyśmy trochę zmienili sposób myślenia o krótkich sieciach. Nie tyle jak o alternatywie, tylko pewnej niszy. Po prostu co jest bardzo fajne pojęcie niszy innowacyjnej, tego, że ważne jest to, co się w takiej niszy dzieje. Czyli te procesy, które potem gdzieś przyjechały. To się zadziało na przykład rzeczywiście w 68, tak jak pani profesor mówiła, we Francji, czy w 68 w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście z tych ogródków, kontrkulturowych ogródków wyrósł bardzo potężny ruch, który też w jakiś sposób wpływał na przemysł. Więc może po prostu nie warto tak mocno przeciwstawiać sobie te dwa modele, tylko zastanowić się nad tym, co ciekawego dzieje się w ramach tych krótkich sieci. W kulturze, w ekonomii, w kwestii relacji społecznych. Trzeba powiedzieć, że one są bardzo uzależnione od społeczeństwa, od jego kultury, polityki. A pytanie, jakie było rozprzestrzenienie geograficzne tych gospodarstw? Znaczy, czy one były w Polsce, które Państwo badaliście? I konsumentów, czy one zaopatrywały jakieś konkretne miasto, na przykład Warszawę, czy one nie, były... Nie, to aha. Było bardzo, w całej Polsce. Cała Polska, tak. Tak, cała Polska, od Pomorza do gór. Chyba, że to się bardzo dobija, ale nie widzę. To bardzo proszę. To myślę bardzo króciutko też. Dziękuję za te uwagi. Tu może jak gdyby w uzupełnieniu do naszego wystąpienia, nawiązując do wypowiedzi pana profesora Kalinowskiego, po pierwsze, no zgadzam się, że tu te nie są zero-jedynkowe zależności. To samo, o tym co to pominąłem wcześniej, to samo dotyczy kwestii produkcji, o których chyba pani, tak. Systemów produkcji, o których pani mówiła. No w naszym projekcie też były porównywane systemy, powiedzmy, te jakościowe, certyfikowane i konwencjonalne, czy referencyjne jakieś. I też nie było takich jednoznacznych zależności, że jeden jest wyraźnie lepszy, drugi jest wyraźnie gorszy pod jakimś względem. Natomiast jeśli chodzi o ten, ja bardzo mi się podoba to sformułowanie niszy innowacyjnej, bo rzeczywiście no, rozwijają się te tradycyjne kanały krótkie, one ciągle istnieją, prawda, targowiska chociażby, ale pojawia się bardzo wiele różnych nowych inicjatyw, które można określić jako innowacyjne i faktycznie no to jest nasza taka powierzchowna, powiedziałbym, póki co obserwacja, że te więzi społeczne jednak nabierają coraz większego znaczenia, co przede wszystkim decydują. I na pewno to wynika z tych badań jakościowych przede wszystkim. Zaufanie wyrasta tu na najważniejszy czynnik, przy czym to zaufanie w mojej ocenie to jest bardziej przekonanie, czy wręcz wiara w to, że ten produkt prawda, z targowiska musi być lepszy, co nie ma, że tak powiem, badania wcale, jak słyszeliśmy o przykładzie, tego nie potwierdzają. I jeśli chodzi o te nietradycyjne kanały, jeszcze myślę, że powinniśmy podkreślić to, że bardzo rośnie znaczenie sprzedaży przez internet. Mamy przykłady gospodarstw, gdzie... Ser Koryciński, tak, ale inne przykłady, że powiedzmy 2 lata temu sprzedaż przez internet wynosiła 16%, a rok później 60%. Więc to jest też tutaj akurat mamy przykład, że tych więzi w sensie kontaktu producenta i konsumenta nie ma.
no ale jakieś inne czynniki społeczne bądź ekonomiczne decydują. I też może jeszcze jedno dodam, bo tutaj był też aspekt tego, że nie we wszystkich kanałach jest ta społeczna więź bezpośrednia. Oczywiście to widać w tych wynikach, że myśmy tego też nie mogli tutaj pokazać, ale te oceny były naprawdę różne dla różnych krótkich kanałów, także same w sobie te typy różniły się od siebie znacznie, jeśli chodzi o te wyniki. I rzeczywiście jest tak, że no chociażby też przy sprzedaży przez internet, tak tutaj pan profesor Czarnecki mówił właśnie tej sprzedaży, nie, przepraszam, pomyliłam nazwisko chyba, ale o tej sprzedaży bezpośredniej jakby ze stołu, tak, że ktoś sobie sam odważa. Natomiast są jeszcze inne kanały, w których też występuje brak fizycznej, że tak powiem, kontaktu fizycznego tego człowieka z człowiekiem. Natomiast no i te oceny tak naprawdę się też różnią pomiędzy tymi kanałami, tak? To już jest ciekawe do analizy, ale dalej musimy, że tak powiem, jeszcze brnąć tak w tą bazę, bo tutaj jest ogromne pole i można powiedzieć nieograniczone analiz najróżniejszych. Także. Proszę Państwa, nie dopatrzyliśmy jeszcze jednego, mianowicie powinniśmy podać adres strony internetowej, pod którym umieszczone są wyniki nie tylko naszych badań, ale innych w projekcie. Prześlemy ten adres. Natomiast może lepiej, że jeszcze Państwo dzisiaj tego nie macie, bo nasz raport zawiera jeszcze liczne błędy. Nie zdążyliśmy. Dopatrzyliśmy się później. Poprawić, ale. Ale w każdym razie tam będą chociażby te wyniki badań jakościowych, które mogą Państwa zainteresować. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.